Ja tak myślę i myślę, z czego ludzie dziś żyją. Oni są eleganccy, oni jedzą i piją, oni grają w ping-ponga, oni jeżdżą na nartach, oni tańczą, kochają i szachrują przy kartach, oni palą, głosują, piszą weksle, nie płacą, przede wszystkim zaś żyją. Zastanawiam się za co. I ja patrzę na smoking, w który jestem ubrany i zaczynam rozumieć, gdzie jest pies pogrzebany. Gdzieś na farmie w Australii biorą wełnę od owcy. Z tego żyje hodowca i rodzina hodowcy. Ten, co owiec pilnuje i ten, który je pasie i ten, który je strzyże we właściwym im czasie. Ten, co wełnę sortuje już po zdjęciu jej z owiec. Ten, co już sortowaną wiezie stąd na parowiec. Na parowcu jest radość i ogólne wzruszenie, bo tam z tego żyć będą ludzie, których wymienię. Pan kapitan, pan sternik, radiotelegrafiści, maszynista, palacze, ten co komin tam czyści, starszy kucharz, kuściki, ci co myją podłogi, pan porucznik, pan bosman oraz reszta załogi. Ci co robią do maszyn różne smary i olej, ci co wełnę ze statku transportują na kolej. Na kolei znów radość i ogólne wzruszenie, bo tam z tego żyć będą ludzie, których wymienię. Pan minister kolei, dyrektorzy PKP, ci co mają wyrzucać tych, co jadą na gapę, zawiadowca i kasjera dwóch synów, facet z wodą sodową i sprzedawca pingwinów, numerowi z rodziną, ci co bile dziurawią, ci co towar z pociągu do fabryki wyprawią. A w fabryce znów radość i ogólne wzruszenie, bo tam z tego żyć będą ludzie, których wymienię. Budowniczy fabryki, jego flama, fabrykant i pan starszy prokurent i pan młodszy praktykant, ci co wzory rysują, wszyscy tkacze i tkaczki, ci co towar farbują, ci co wiążą go w paczki, ci co paczki zanoszą do przesyłki pocztowej, by go dostał mój krawiec, pan Konopka z Wierzbowej. A u pana Konopki znów ogólne wzruszenie, bo tam z tego żyć będą ludzie, których wymienię. Pan Konopka wrażoną, jego mama i ojczym, jego syn z narzeczoną, czeladnicy wraz z krojczym, elektrownia, gazownia, ci co kredyt mu dali i fabrykant guzików i rusownik żurnali. Smoking najpierw się kroi, potem szyje i mierzy, potem smokik jest gotów, idealnie wprost leży. Ja go biorę, nie płacę, nie mam, niech mnie zabiją. No i teraz się pytam, z czego ludzie dziś żyją?